Jak tam głowa po meczu? A, troszkę boli. Boli? Prosto jeszcze, też, tak, też. Tak, dobrze. Dobrze, dobrze. Zobacz, tak jak startowałem. Zapisywałem się, też mam prosto, tak? O, nie, to są emocje. To są emocje, dla mnie okej. Jak on trafił, że coś się zrobić? Nie, to już cisza, nie normalnie. Nie, bo ty nie wiesz, bo ty prawek nie strzelasz, tak? Aha, tu na drugi raz. Ja po prostu przyjąłem, strzelam. Nie, to jest normalny dzień. Nie patrzę. No właśnie. Nie patrzę. Dobra. No zróbmy tak. O. Dobra, ale weźmy trochę na bok, bo mi herpy staniesz tam po stronę. Dobra. Mam jeszcze dwa wejście temu, tak zrobię. Trochę wyżej głowę, podnieś, okej, dobra, uwaga. Tak, drugą rękę też zaciśnij. Ja schowaj, bo nie wiem, czy będzie widać. No, ale ja bym meczowy, ja tak gram. Tak. No dobra. Czemu, bo mnie ukosowało koszulkę? Dobra, idziemy. No, pamiętaj. To jest dobre, czy tak? To jest dobrze, nie? Mi się to podoba. Dobra, teraz mnie dośpieszę. I te uśmiechy swoje, nie? Zawsze, co robiłeś. Pokaż. To się kameruje! Ale pył zdmuchnął. Syrapem daj się. Ale z jaką gracją to jest zrobione. A coś myślisz? Gerwo, daj sobie duchu. No właśnie, coś chcę grać. No Ewin, teraz musiałbym sobie na kolanach. Coś takiego. Czy nie dobre? Czemu? 2 na 22. No i serduszko. Pół serduszka. No i pół serduszka, właśnie. No. Trzymaj się. Powodzenia widzę. Twarz dobrze wyszło. I co ja mam zrobić? No zrób coś tego. Trzeba swoje. Albo zasnąć twarz. Tak jak trochę maskę zrób jakoś. Chyba ci swoją zdradzić, jak umiem. Jaką się ma? Żadną.
A my taką koszulkę nie to wszystko dla rodziny. Dobra, co, idziemy dalej? A nie, jeszcze co? No, 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 to jest to odwrotnie, bo to będzie stanowicie. Tak? To będzie 3-3 teraz, tak? 3-2 telefonu. Prosty plecy. Miało być dwa razy V, ale nie może tego palca. To są nasze cele, mamy. Nie, nie śmieję się. Na pewno lekko bokiem. Nie. Bokiem? W tamtą stronę, no, delikatnie. Dobra, byłby tak. Dobra, trochę lewą rękę opuść. Gdzie jest tutaj? Słabsze emocje przerobowe. A ja już wiesz. Troszkę bardziej, bo wiesz to. Dobra, cieszę. Na kolana. No, no, fajne, to było fajne. To było dobre. No, taki jestem, no co, rozstrzeliłem. Na czym on myśli tyle, nie? No ale cmoczek poleżał. Wytrzymaj chwilę. Legendę trzeba tu rozumieć. Dobra. Bo to może zacznę na smutno. Jedni. Mateusz, ty mi powiedz, co tu się dzieje? No Sebastian, nie chcę nic. No robimy tą sesję taką głównie na szafki teraz na nowy stadion, trzeba zagospodarować to. Oczywiście każdy wszystkie zdjęcia pięknie, o zobaczcie, wybierzemy sobie, no ale to jest tradycja, Bania robi zawsze plecami, tak? Jak idzie, to po co zmieniać? Marta, u ciebie co się tu odbywa? U mnie odbywa się sesja do animacji na Telebimy. Jak któryś zawodnik na przykład strzeli gola, to żeby wyświetlała się jego cieszynka. Oraz robimy też wideo do prezentacji składów na telewizji. I która cieszynka na razie ci się najbardziej podobała? Fryderyk Gerbowski zdecydowanie wygrał chyba nie tylko moje serduszko. Zobaczycie sami. A cieszynka Emila jeszcze? Też była, wydaje mi się. A że... tak, cieszynka Emila też. Porównał się, tak. Dokładnie. Myślę, że skradną serca tutaj szczególnie żeńskiej części widowni. Dobra, może jest? Wiesz? Trzymaj, no. Może pomagasz? Jeszcze dobrze. Dobra, trzymajcie się panowie, bo czwartek nie jest gumy. Ale już nie masz, zatem jest to. No właśnie. Już załatwiłem gifa tam, no. Co to znaczy gif? No, że wysyłasz gifa i ty sobie biegniesz i... Wszystko okay. Będzie. Dobra, idę, na Instagramie, nie? Dobra, dawaj, co miałem zrobić? No. Tak jest! A mogę go tak? Może. Czy nie? Mam muszę się patrzeć tu, czy tu? Nie, no, w sumie możesz tam też patrzeć, nie? Jaki masz zapa? Ja mam spory rezerwuar. Sorry? Mogę popatrzeć? Czy będę cię stresował? Ale tak najpierw. Za dużo was stresuje faktycznie. Która cieszynka ci się na razie najbardziej podobała? Taka. Czy jeden zawodnik ją zrobił. Który? Na przykład Krzysiu. Przekręcasz tułów, twarzą do ściany. O, ha, trzy cieszynki mam przygotowane. Tutaj trochę niżej ręce. Ale jeden się przygotował, tak? Tak. Cię przygotował, to on zawsze był. Aha, to prawda. Spokojnie, kiedyś będzie. I teraz. No, kiedyś się uda. A połączy co on robi? Połączy, bo nie ma to wszystko. No i he! Nie ma argumentu.
tam masz dzisiaj? Skrzynia skarbu. Trupa. Jakiś zawodnik. Ty poczekaj. Cebuś, zobacz tutaj. Zobacz w tym. Siema. Otwieramy oficjalnie. Wow. Masz kolekcję. Co tam jest? Proporciki. Oj, to mnóstwo. Proszę bardzo. To są wszystkie te, co były w starej szatni. Na jajku. Ładna. Nie będę tego. Jesteś w stanie powiedzieć, ile masz tatuaży? Nie jestem w stanie powiedzieć. A pamiętasz, który był pierwszy? Pierwszy zrobiłem, jak miałem chyba 17 lat. To był któryś na ręce, ale nie pamiętam właśnie, który już dokładnie. Jesteś w stanie powiedzieć, policzyć, ile masz tatuaży? Tak. Dwa. Ile? Dwa. Dwa? A który był pierwszy? Te siódemki? Lewa łydka była pierwsza, druga była prawa. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery? Cztery. Martin? Ja nie wiem, ale chyba 4 czy 5 sesji. A który był pierwszy? Pierwszy na barku. Pamiętasz, Dawid, który był pierwszy? Przyszedł ten tutaj. Na próbę? Tak. Jesteś w stanie określić, ile masz tatuaży na ciele? I tak. Który był pierwszy? I tak, mam 3 tatuaże na swoim ciele. Pierwszy mój był robiony jeszcze jak byłem w Olsztynie na wypuszczeniu na żebrach. A teraz ostatnio, 1,5 miesiąca temu gdzieś około zrobiłem tutaj jeden i tu jeden. Więc mam ogólnie 3. Jakieś plany jeszcze z tym związane na przyszłość? W przyszłości na pewno, na pewno. Czy jesteś w stanie powiedzieć, ile masz tatuaży na ciele? Tak. Aj! Dwa. Rozumiem, że chodzi o imiona dzieci. Dokładnie. Więc jak zapytam, który był pierwszy. Syn był pierwszy. Po jego narodzinach zostało wytatuowane na prawym bicepsie. A potem, jak córeczka się urodziła, to drugi. I nie zamierzam jakoś więcej tatuaży. Jeszcze chciałem zapytać, czy równa się z tym, że potomków również już nie planujesz, ale rozumiem. Nie, znaczy ja powiem szczerze, że małżonka jest bardziej na anty, bo ja mi się marzy chaty. Jak nie ma, to graj, co, jak nie ma za tobą. Jest, graj. Jak nie ma za... Zatrzymuję! Jadę 3 w prawo, 3 w lewo! Trochę szybciej na przyrządach! Dawaj, trochę szybciej! Jak wychodzę za pachołka, też przyspiesz do rzędu! Dawaj, trochę szybciej! Jest Tużu! Dawaj, szybkie nogi! 30 sekund! Jest ten trapo? Jest Tużu! Dawaj, 30 sekund, dawaj! Tak, pierwsza, dawaj, pierwsza, yes. Tak, brawo, yes. Szychu! Pierwsza! Tak jest! Yes. Dawaj, kucuwaj od drzewki, dawaj! Tak, i pierwsza, dawaj! Dawaj, 10 sekund! Raz, dwa, trzy, Igor, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ej, komu przyjdzie pas? Trzy bok. Dawaj, tu. Tam. Tu. Trzy. Dawaj. Ram, tam. Tam, ty, tu, tam. 6. Tak jest, trupi, tak jest!
Brawo Drapa, brawo Alek! Dawaj Szczuto, dawaj! Dawaj Dawid, dawaj Dawid! Takie. Nie jesteś w stanie określić, ile masz tatuaży na ciele? Nie. Zlewają się już, więc chyba nie mam pojęcia. Obecnie w składzie chyba najwięcej, co? Tak mi się wydaje, przynajmniej wizualnie. To inaczej, a jesteś w stanie powiedzieć, który był pierwszy? Że to będzie łatwiej? Pierwszy. Też nie pamiętam, bo jakoś tu miałem Aldrzej zakowerowany, więc pod spodem, więc nie wiem który. Adrian, szybkie pytanie. Jesteś w stanie określić, ile masz tatuaży? I który był pierwszy ewentualnie? I który jest dobry może? Paska pierwsza. A nie który był pierwszy. Ale jakieś plany jeszcze? Tak, kolejne? Zobaczymy. Na razie nie.